Rozmowa dnia. W naszym studiu? W studiu Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Ja zacznę od pytania jeszcze do pana jako poprzedniego ministra, to znaczy szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji, bo bardzo mnie ciekawi, czy jako szef tego resortu, nasz nadzorujący pracę policji, wiedział pan o tym, że jest prowadzone dochodzenie w sprawie śmierci premiera Jaroszewicza. Dzisiaj rano TVP Info podało informację, że krakowski CBŚP wskazuje dwóch podejrzanych z gangu karateków w sprawie tego mordu sprzed 26 lat. I tak pomyślałem sobie, no przecież to się nie mogło stać jakoś tak z dnia na dzień, z nocy na noc. Pewnie coś wcześniej się działo w tej sprawie. To rzeczywiście bardzo ważna informacja. Działo się, oczywiście szczegółów nie znałem, ale wiem, że działo się w tej sprawie. To zagadka, która nie była wyjaśniona od 25 lat. Ja bardzo się cieszę z tego, że również w tej sprawie są poczynione kolejne ustalenia. Zresztą ja zawsze doceniałem ten zespół policyjny, który nazywa się Archiwum X, a więc zespół policjantów, którzy wyjaśniają sprawy z poprzednich lat. Dzięki dzisiaj stosowanej nowoczesnej technice, dzięki dodatkowym informacjom. Zresztą, kiedy odchodziłem z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ustaliliśmy razem z komendantem głównym, że w każdym województwie taki zespół Archiwum X zostanie powołany, tak żeby jak najwięcej tego rodzaju spraw zostało wyjaśnionych. To teraz już o pana nowej funkcji, czyli kierowaniu resortem obrony narodowej. Tak przejrzałem dziś gazety, chwalą pana i też ganią pana. To od czego pan woli zacząć? Od pochwał czy od tego krytykowania? No to może zacznijmy od tej drugiej strony. Od pochwał, tak? Nie. Nie, a właśnie od krytyki, tak? Dobrze. No to krytykuje Super Express. Dzisiaj na szóstej stronie jest taki tekst o tym, że MON fałszuje historię, bo w klipie z okazji 19. rocznicy wstąpienia Polski do NATO zabrakło tam Bronisława Geremka, Aleksandra Kwaśniewskiego, Leszka Millera, a jest za to Andrzej Duda i Mariusz Błaszczak i że to jest bardzo niedobre. No to ma pan okazję odpowiedzieć na zarzuty Super Expressu. Ten klip powstał rzeczywiście z okazji 19. rocznicy przystąpienia Polski do NATO, ale ten klip jest skierowany ku przyszłości, dlatego że w tym klipie są informacje dotyczące tego, co dziś dzieje się w NATO, a dzieje się bardzo dużo, jak zmienia się sojusz, zmienia się w dobrym kierunku, w moim głębokim przekonaniu, staje się znów sojuszem wojskowym. Był taki czas, że przekształcał się w sojusz polityczny, wyłącznie polityczny, to źle ze względu na zagrożenia, jakie dotyczą Polski także, ale całej Europy. Wczoraj byłem w Rumunii na spotkaniu 9 ministrów wschodniej flanki NATO, a więc począwszy od Estonii, przez Łotwę, Litwę, Polskę. To o tym jeszcze za chwilę Czechy, porozmawiamy. Aż na Bułgarii skończywszy Węgry, wątek Rumunię klipu, właśnie. Rozumiem, że to był klip, który nie to miał pokazywać historii wstąpienia do NATO polskiego, tylko co? To jest klip, który pokazuje stan dzisiejszy NATO, pokazuje bardzo ważne wydarzenie, jakie miało miejsce dwa lata temu w Warszawie i konsekwencje, może tak, konsekwencje tego wydarzenia, konsekwencje właśnie szczytu NATO z Warszawy z 2016 roku. Dobre dla Polski. Dobre dla bezpieczeństwa Polski i Polaków. To jeszcze z kronikarskiego obowiązku dodam, o co chodziło z tymi pochwałami. O taka nieduża pochwała w fakcie też jest notatka przypominająca wczorajsze słowa ministra prezydenckiego Andrzeja Dery, że panu prezydentowi bardzo dobrze się z nowym szefem MON-u współpracuje. Także nie tylko źle dzisiaj piszą panu gazety, dobrze trochę też. Natomiast wracając do Rumunii. Tak. Rzeczywiście to jest spotkanie, które miało miejsce wczoraj, tam 9 szefów resortów obrony państw sojuszu. Czy to były rozmowy już po dymisji Rexa Tillersona, czy jeszcze przed dymisją Rexa Tillersona, amerykańskiego sekretarza stanu? Zaczęły się przed. W trakcie usłyszeliśmy tę informację. Ja rozmawiałem na ten temat z wiceministrem obrony narodowej Stanów Zjednoczonych. Był który tam obecny, był. Tak. No więc zdaniem wiceministra, dokładnie w nomenklaturze amerykańskiej, to asystent sekretarza obrony. To postać jest znana, nowy sekretarz stanu, a więc pan Pompeo, a więc polityk, który co do
zasady, o to też są słowa, ważne słowa wiceministra obrony Stanów Zjednoczonych. Co do zasady w Stanach Zjednoczonych, kierunki polityki zagranicznej nakreśla prezydent. No więc to i prezydent dobiera tych, którzy będą realizować. Więc właśnie, tak wygląda ten system. A więc co do polityki zagranicznej nic się nie zmieni. Ja bardzo się cieszę, że polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych jest właśnie tak aktywna, że Stany Zjednoczone zwiększają swoją obecność również na wschodniej flance NATO. Polityka jest aktywna, ale te zmiany personalne mogą powodować jakieś opóźnienia czy kłopoty w rozmowach na temat współpracy wojskowej i kontraktów zbrojeniowych? Nie. Tu rozmowy toczą się przede wszystkim z Pentagonem, a więc z sekretarzem obrony. Ja w Brukseli miesiąc temu spotkałem się z panem Jamesem Mattisem. Rozmawialiśmy na temat właśnie współpracy. Rozmawialiśmy na temat liczebności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce, na temat sprzętu, który kupujemy. I będzie więcej tych wojsk w Polsce? No, wszystko wskazuje na to, że sytuacja zmierza w tym kierunku. Tak powiem, dyplomatycznie. A czy rozmawialiście wczoraj w gronie ministrów obrony NATO, panowie, także o ewentualnych sankcjach wymierzonych w Rosję po zabójstwie brytyjskiego szpiega, do którego doszło w Wielkiej Brytanii. Bo władze Wielkiej Brytanii bardzo ostro tą sprawę stawiają. Tam zarówno od gruźb związanych z konsekwencjami dyplomatycznymi, aż po wezwania do bojkotu mundialu w Rosji. Tak. Takie propozycje się wzywają. Ciekaw jestem, czy tutaj ten temat też był poruszany. Zwłaszcza, że strona brytyjska no wprost wzywa swoich sojuszników. Niektórzy zostali wskazani, na przykład jak Australia, Polska właśnie, żeby przyłączyli się do ewentualnych takich działań przeciwko Rosji. My rozmawialiśmy na temat obrony, na temat NATO w sensie właśnie obronnym, na temat dyslokacji, mobilności militarnej. Tylko militarnej. Tak, i o tych kwestiach dyplomatycznych to było przedmiotem naszej dyskusji. Ja stawiałem bardzo wyraźnie sprawę Via Carpatii, a więc autostrady łączącej północ z południem, która ma charakter również bardzo ważny dla rozwoju gospodarczego naszej części Europy. Ale oczywiście o tym fakcie też toczyła się rozmowa. Tylko z tym, że to jest format, który zainteresowany jest wzmocnieniem obronności naszej części Europy, a więc wschodniej flanki. To spotkanie wczorajsze bardzo ważne i bardzo się cieszę z tej inicjatywy. Zresztą zostaliśmy przyjęci również przez prezydenta Rumunii, przez marszałków Sejmu i Senatu, co świadczy o przywiązywaniu wagi, dużej wagi przez władze rumuńskie do tej współpracy. I zresztą chciałbym też to podkreślić, że współgospodarzem byłem ja jako minister obrony, polski minister obrony, a więc inicjatywa tego spotkania, powstania formatu B9 to inicjatywa prezydentów, obecnych prezydentów Polski i Rumunii, a więc prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta rumuńskiego. A więc to jest o tyle istotne, że stworzone zostały ramy do współpracy właśnie państw. A pytanie pana redaktora dotyczy bardziej właśnie działań politycznych. A to nie tego rodzaju forum. To nie tego rodzaju forum. Takie decyzje podejmuje. Mówiliśmy o tym, co działo się wczoraj. To teraz dwa słowa o tym, co będzie działo się jutro. Jutro doroczna odprawa kierownictwa sił zbrojnych z udziałem pana prezydenta. Tak, rzeczywiście doroczna odprawa kierownictwa Sił Zbrojnych, kierownictwa Obrony Narodowej. Będziemy mówić na temat tych wyzwań, jakie przed nami stoją. Będziemy mówić o pomysłach, programach. Będziemy mówić o koordynacji działań. Prezydent Rzeczypospolitej jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. 1 marca miały miejsce nominacje generalskie. Po bardzo długim czasie przerwy, bo ostatnie nominacje generalskie miały miejsce w listopadzie 2016 roku. Ja bardzo się cieszę z tego, że współpraca jest, że współpraca układa się dobrze z panem prezydentem. To bardzo ważne dla obronności Polski. Czy w ramach odchudzania rządu, który zapowiedział i realizuje premier Mateusz Morawiecki, pan straci jakiegoś wiceministra albo może wiceministrów?
Nie słyszałem nic o tym. Ja mam tylu wiceministrów, ilu miał mój poprzednik. Zakres działań Ministerstwa Obrony Narodowej jest bardzo szeroki. Przypomnę tylko, że również minister obrony narodowej odpowiada za dyplomację wojskową. No więc działań jest bardzo dużo. Nie chce pan powiedzieć, że trudno tu oszczędzić na którymś z tych wiceministrów. No rzeczywiście, zakres działań jest olbrzymi. Pan też był w poniedziałek na tym spotkaniu kierownictwa Zjednoczonej Prawicy na Nowogrodzkiej, podczas którego mówiono o bardzo wielu kwestiach, między innymi także o wyborach samorządowych. Czy już wiadomo, kiedy oficjalnie rozpocznie się samorządowa ofensywa PiS-u przed wyborami samorządowymi? Pojawiła się taka informacja. PAP powoływał się w poniedziałek na nieoficjalne wiadomości, że po 10 lutego działacze Zjednoczonej Prawicy ruszają w Polskę przygotowywać działaczy i wyborców do kampanii samorządowej. Rozmawialiśmy w gronie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości i naszych koalicjantów o bardzo wielu sprawach. To była narada, myślę, że bardzo interesująca. Natomiast uzgodniliśmy też, że nie będziemy prowadzić polityki informacyjnej odrębnie, ale ona będzie skoordynowana, więc o naszych działaniach, projektach, zamierzeniach będziemy informować wtedy, kiedy zapadną decyzje. Przedwczorajsze spotkanie miało charakter dyskusyjny, a nie decyzyjny. Jeszcze trochę będę musiał o panu mówić. Sfinks Północy, tajemniczy, jak zawsze, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Ale mogę jeszcze... Pan minister się śmieje, bo wie, której postaci historycznej dotyczy. Mogę jeszcze powiedzieć, nawiązując do wczorajszego spotkania w Bukareszcie, odwiedziłem także polskich żołnierzy w Krajowej. Tam stacjonują polscy żołnierze. Żołnierze rumuńscy stacjonują w Polsce. To jest taki wymiar, konkretny wymiar zapewnienia bezpieczeństwa, czyli Polska jest nie tylko biorcą bezpieczeństwa ze względu na to, że w Polsce stacjonują wojska amerykańskie, brytyjskie, ale także jesteśmy aktywni. Polskie wojska są na Łotwie i są właśnie w Rumunii. I chcę podkreślić świetną atmosferę współpracy polsko-rumuńskiej. Z punktu widzenia historycznego Krajowa też ma dla nas znaczenie, dla nas tam Polaków. Tam też bardzo sympatyczny kapelan polskich żołnierzy A rzeczywiście spotkałem księdza to kapelana. Ja pozdrawiam też księdza kapelana. Mariusz Błaszczak, szef resortu obrony narodowej, był gościem radiowej jedynki Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. 27 po 7. Była to rozmowa dnia.